Komitet Platformy Obywatelskiej. O panie, myli państwo. Ja jestem autorytet i bałwan Bałtyku. Tak mnie kiedyś jeden oficer prowadzący nazwał. Moja koncepcja demokracji to jest taka, że pluralizm owszem, ale to ja mówię, a wy słuchacie, a nie jak w Polsce miała być demokracja, a każdy mówi co chce. I to o mnie mówi co chce. To ja zrobiłem demokrację w Polsce i na świecie. To ja zwyciężyłem komunizm i to ja tę platformę postawiłem. Chcę teraz powiedzieć wam taką historię. Chcę, chociaż nie muszę. To było jeszcze za komuny. O, panie, dawno to było, dawno. Walczyłem o demokrację i pluralizm do późna w nocy. I wracam do domu zmęczony po drodze przez ubecję i ciśnienie w pęcherzu, bo tego piwa się nażłopałem. Patrzę, kościół i chrzczelnica tam stoi. Mówię sobie, Lechu, tam nasikaj. Ale też mówię sobie, przecież to jest naprawdę już absurd i to szkodzi mojej wierze. Moim zdaniem ja protestuję przeciwko temu, nie zgadzam się z tym. Ale, a panie, ale z drugiej strony, no nikt mi nie powie, że ja święty człowiek, który komunę później obali, nie mogę tam nasikać. Dokonałem zwrotu o 360 stopni i sio. I dobrze się stało, że źle się stało. Dziś te rzeczy o mnie piszą jakieś zygzaki. Jak w ogóle śmią mnie atakować mnie? Myślenie źle o mnie jest zbrodnią. To ja jestem Wałęsa Lech, co zrobił demokrację i wymyślił pluralizm i mogę takie rzeczy robić, bo wzmacniam lewą nogę, a nie pęcherz. Nie można mieć pretensji do słońca, że kręci się wokół ziemi. A to wtedy to i to już nie było. I esbecja mnie mordowała, chodziła za mną. O cholera, chyba muszę iść do wygódki. Nawet w szpitalu potraktowaliby mnie lepiej. Tam w łóżku miałbym naczynie do dupy, a tu nie mam, bo nie mam czasu. A, bym zapomniał. Głosujcie na Komorowskiego, bo to ja go wymyśliłem. I mnie się fizjologicznie chłop podoba.